kochani, witajcie na kanale Świat Matyldy. Jak po samej nazwie możecie się domyśleć, że ten odcinek jest o Q&A. I tak, będę robiła Q&A, ale na początku chciałam was przeprosić, że przez tak długi czas nie byłam i nie nagrywałam na YouTubie. Ale to dlatego, że poszłam do nowej szkoły i miałam strasznie dużo na głowie. Tak serio, miałam strasznie dużo na głowie. No i jak widać, nie miałam w ogóle czasu, żeby nagrywać na YouTubie. Ale postanowiłam to zmienić i już będę zaczynać wrzucać regularnie, więc czekajcie na nowe odcinki i oglądajcie. No i co? Zaczynamy! Ogólnie to zadawałam wam pytania na Instagramie i wy, w sensie dałam wam taką, że możecie zadać mi pytania. I zadaliście dość dużo pytań i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na wszystkie, albo po prostu na większość. Dobra, to zaczynamy. Pierwszym pytaniem jest, od ilu lat jesteś na YouTubie? Myślę, że to jest takie pytanie, które dużo osób chciało zadać, albo dużo mi zadaje, no serio. Jestem na YouTubie od 2015, czyli odkąd miałam 5 lat, czyli od 5 roku życia nagrywam na YouTubie. Tak, tak to wygląda. Czy jak byłaś mała, występowałaś w jakimś programie telewizyjnym? Jak tak, to w jakim? Jak niektórzy z was może wiedzą, a może nie, występowałam w Małych Gigantach, tak? I byłam, to miałam chyba 9 lat w Gigantach. Dobra, wrzucę wam tu jakieś zdjęcia z tego, żebyście widzieli. Podoba. Nie wiem, te osoby, które są już ze mną od początku albo oglądały w moje wcześniejsze filmiki, to pewnie już to widziały. Mam też dużo filmików, na przykład z Małych Gigantów, tam z kulisów i tak dalej, więc możecie sobie obejrzeć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Wtedy to byłam taka mała ja i tak słodko mówiłam, bym tak powiedziała. Nie no, jak oglądam moje stare odcinki, jestem taka serio mała. Niektórych jeszcze tych takich pierwszych byłam taka słodziutka, taka. Byłam bardzo podobna do Kalinki. Kalinka to moja siostra, jakbyście nie wiedzieli. Ale myślę, że wiecie. To byłam serio do niej bardzo podobna, ale potem jak jestem starsza, to już dużo pytań, do której klasy chodzę. Chodzę do klasy pierwszej liceum. A jeszcze były pytania, na jaki profil chodzę. Chodzę na profil hiszpański, rozszerzony, angielski i geografia. Nienawidzę geografii, nawet nie. Jakby to powiedzieć, było bardzo dużo pytań takich. Serio, było ich bardzo dużo. Ale nie będę na nie odpowiadać, ponieważ oglądają to moi rodzice, moi nauczyciele, moja dużo takich osób, dużo osób mojego środowiska i po prostu nie będę odpowiadać na to pytanie, więc następne pytanie. Moje ulubione jedzenie. Muszę się zastanowić. O, niedawno jadłam bardzo dobre pancake. Teraz jesteśmy razem z Zuzią. I ogólnie jest bardzo fajnie. Było bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań. Ile masz lat? Bo dosłownie były pytania, najwięcej było takich pytań, takich i takich. Na te już odpowiedziałam, więc teraz ile mam lat? Ile mam lat? Mam 14 lat, rocznikowo 15, no i tyle. No, nie wiem, co w sumie mam powiedzieć. Ile lat ma moja siostra i pozdrawiam. Oczywiście wszystkich pozdrawiam też. Moja siostra ma... Ona ma 9 w tym roku. Tak, ona ma w tym roku 9. Tak wygląda Kalinka. Mam dużo różnych zdjęć. Ona też nagrywa. Możecie ją widzieć w wielu reklamach w telewizji. Teraz serio bardzo dużo. Normalnie jak włączę sobie telewizję, żeby cokolwiek obejrzeć, cały czas widzę jej różne reklamy. Więc tak, to jest moja siostra. Dobra, teraz odpowiemy na pytanie. Następne pytanie. Tak robiłam właśnie w ostatnim Q&A, nie, jeszcze w ostatnim Q&A, robiłam tak.
Następne pytanie. Więc następne pytanie. Kim chcesz zostać w przyszłości? Tak szczerze, kompletnie nie wiem. Mam za dużo pomysłów i za dużo planów i teraz szczerze skupiam się na tym, co chcę zrobić na przykład w tym roku, a nie mam jeszcze takich dalszych planów, tak szczerze mówiąc. Ja poszłam do liceum, technikum czy do zawodówki? Poszłam do liceum, tak. Chyba nie żałuję tego wyboru. Na razie nie jest źle w liceum, w sensie jeżeli chodzi o naukę, to nie jest źle, w sensie troszkę jest trudno, ale mogło być gorzej. Moi kochani, to już koniec tego odcinka. No niestety nie udało mi się odpowiedzieć na wszystkie cienkie pytania, które mi zadaliście, ale jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Świat Matyldy. To do zobaczenia, pa!